W nocy z 12 na 13 listopada nieznani sprawcy bądź sprawca dokonał aktu wandalizmu. Został rzucony kamień w ścianę boczną kościoła pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Ksiądz proboszcz parafii, ksiądz Tadeusz Mrowca, pytany przeze mnie o to, jak do tego doszło, oczywiście sam nie wie, kiedy przyszedł w niedzielę rano, aby odprawić mszę świętą. Ten kamień leżał już na chórze. Oczywiście na wszystkich mszach świętych poinformował parafian o tym, co się wydarzyło. Trudno powiedzieć, dlaczego ktoś rzucił kamieniem właśnie w tą oszkloną ścianę boczną, która znajduje się za mną. Ksiądz proboszcz Tadeusz Mrowca nie chce uogólniać i nie chce też w jakiś sposób tłumaczyć tego zachowania tej osoby, ale jak sam mówi, ciężko mu oczywiście przejść do tego nad porządkiem dziennym. Zobaczymy, co w tej sprawie ustalą policjanci z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej. Jeszcze tutaj doniesienia o tym akcie wandalizmu nie było. Ksiądz Tadeusz Mrowca zapewnia, że do takiego oczywiście zgłoszenia dojdzie. Kilka miesięcy wcześniej, tutaj również w Mszanie Dolnej z krzyżowania ulicy Kolbego, Zakopiańskiej, a także Krakowskiej, zniknęła drewniana figurka Jezusa ukrzyżowanego. Pytaliśmy księdza proboszcza, czy ta figurka, która się oczywiście kilka dni znalazła, to jedno i drugie wydarzenie można w jakiś sposób łączyć. Oczywiście ksiądz Tadeusz Mrowca przestrzegał przed takim właśnie podejściem do tematu. Jak sam mówi, sprawę trzeba wyjaśnić i wtedy na pewno chętnie odpowie na wszystkie pytania. Na razie przed kamerą wystąpić nie chciał, bo jak sam mówił, może to wpłynąć negatywnie, a nie chciałby, aby tutaj eskalować tego incydentu. Z Mszany Dolnej, Józef Budacz, TV28.